Widzę, że z tej strony Traul w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na bokcji Case Redux jako Republika Rosyjska. W ostatnim odcinku w sumie musiałem już zakończyć sesję, ponieważ sam się jakoś tak czułem, że jeżeli będę dalej nagrywać, to będzie takie kolejny upadek, więc zrobiłem sobie przerwę i teraz zaczynamy ponownie. I jak sami wiecie, jesteśmy bardzo do tyłu. Tak, mamy tutaj oczywiście dwie rzeczy do wyboru, tylko musimy być w trakcie pokoju. Wow. Czyli możemy tutaj rozpocząć, to wtedy nam... Able to change our mobilization. Znaczy się my w sumie już możemy, więc aż tak bardzo mnie to nie obchodzi, ale myślę, że obecnie robimy inne rzeczy, więc może tego się nie zajmiemy. Myślę, że ja bardzo chętnie bym chciał trochę w powietrze zrobić, bo wiadomo, że oczywiście tutaj mamy tych wszystkich generałów, których część oczywiście nie ma, ponieważ coś z nimi zrobiliśmy, więc zobaczymy, jak to będzie. Mamy w ogóle własnego generała? Nie. No, żaden z tych generałów nie jest na naszym państwie. Dobra, w takim razie zaczniemy od powietrza i będziemy kontynuować dalej serię. I przez to, że zrobiłem... włączyłem ponownie, to zaczęli ruszać wszystkie dywizje i wiecie, co to oznacza. Oznacza to oczywiście, że mamy wszystko dla nas darmowe, dlatego że AI właśnie wycofuje się. Tak, próbowaliśmy dużo rzeczy robić, a skończyło się na tym, że wystarczyło, żebyśmy poszli. Nawet możemy tutaj sobie dalej pociągnąć tak tą jedną dywizję, ponieważ tutaj się głupio bronią. W ogóle jak w powietrzu tutaj wyglądamy? W powietrzu jest ich sporo, 433. No to sporo ich jest. Tak naprawdę próbuję sobie, żeby tą część naszych samolotów w ogóle się pojawiła, ale mamy trochę krótki zasięg. Oni też mają przejście między tym, co nigdy mi się nie podoba, bo to po prostu buguje wcześniej. I nie wiem, dlaczego mamy te rzeczy. Co się stało? Dosłownie jedyne, co było, to był nowy patch, ale nowy patch to obecnie ta aktualizacja nie jest jakoś mega inwazyjna. Więc co, no musimy poprzeć własną partię, tylko że nie mamy jego koloru. Co to jest? Paternal Autocrats. Paternal Autocrats. Nie ma. Co mamy kogoś wspierać, jeżeli oni dosłownie... Po co mamy wspierać kogokolwiek, jeżeli chcemy wygrać? Czekaj, co to jest? According to the latest data, the next level will be one, but there will be another. Przecież nie mamy wyborów. My jesteśmy dyktaturą. Co mi tutaj piszecie? mnie to ciągle bawi, że gra po prostu nie jest przygotowana do tego, że coś się stało i myśli o czymś innym. Okej, kontynuujmy tutaj. Zawsze daję w automatyw, ponieważ to się bardziej opłaca. I tutaj sobie trochę pociśniemy. Tego nie musimy. To by się przydało. Okej, to jest... Nigdy nie potrafię sobie ogarnąć, co dokładnie tutaj zrobić, bo to jest dziwne mio. Polega to na tym, że my, dosłownie, my mamy jakąś taką niby mio, które daje nam do broni, ale ta broń jest słaba, a tak naprawdę chcemy support equipment, więc wydaje mi się, że po prostu trochę źle ustawili tutaj, jeżeli o to wszystko według mnie chodzi. Tutaj, jak mówiłem, są te dywizje. No, teraz trochę wykorzystaliśmy ten błąd. Dobra, więc się wycofuj. Musimy się wycofać bardziej, dlatego że... niestety, ale... Ale tutaj już wysłali armię z powrotem, więc... Dobra, mamy przynajmniej Seul. To się uda nam zdobyć. Mamy tutaj trochę okrążonych, ale... Nasze dywizje ciągle tutaj mają problemy z... jeżeli chodzi o jakiekolwiek zaopatrzenie oraz inne rzeczy, więc... Pytanie jest... Mamy tutaj Seul, który jest ważnym punktem, jeżeli chodzi o...
zaopatrzenie. Dzięki bardzo. Więc musimy poczekać, jak on się połączy. Jakoś niedługo powinien się połączyć. Nie możemy go stracić w głównej mierze. Wygląda na to, że tutaj jest 6 dni nam zostało. No, 6 dni możemy poczekać sobie. Mamy tutaj sporo dywizji. A i tutaj sobie połączyli się. Okej. No, teraz jak mamy kilka frontów, to tak to wygląda. Przytrzymamy ich. O, i kurde. Trzymajcie ich tutaj. O, Seul, powiem tak, nie atakujcie ich, dlatego że się nie opłaca. Już niech tutaj zostanie. Potrzebujemy po prostu Seul, żeby był. Ona nam została 4 dni. A raczej 4 dni powinniśmy sobie poradzić. Więc może wrócimy do lekkiego ataku. No i oczywiście tutaj teraz mogą przesyłać sobie dywizję. Tak. Dlatego nie cierpię tego, bo to chodzi o to, że my musimy przeczekać, jak jakaś prowincja będzie wolna, oni po prostu jeżdżą tutaj koleją. Nasze dywizje nie są aż takie dobre, byśmy mogli sobie przeciąć ich. Dobra, przecięliśmy. I na tym tylko polega, żebyśmy tam stali tyle. Okej, co tutaj mamy? To możemy sobie jakieś nawet dobre bonusy. Dobra, wygląda na to, że już mamy zaopatrzenie. Nasi przeciwnicy ich nie mają. Dzięki czemu wygrywamy. W skrócie. Okej, więc się zajmijcie w takim razie tej teraz wszystkimi tymi okrążonymi. No i powoli będziemy przyjmować tutaj Koreę. Gra już trochę strasznie... Trochę laguje, gdy ją włączam. No, nigdy nie lubię tego momentu, kiedy włączasz grę, takie... masz pokaz slajdów. I to jest... Naprawdę trzeba mieć mocny komputer, żeby nie mieć pokazu slajdów. Okej. Oni nie są naszymi wrogami, więc... Kurde, że tutaj stoją te dywizje, to najbardziej denerwuje. Dobra. Jak to wygląda? No powoli idziemy na południe. Musimy jeszcze przejąć tą prowincję, ale... Jak mówię, naprawdę nie wiem, jak to działa. Oni nie mogą nas zaatakować, ale mogą, nie wiem, przesłać sobie, żeby tutaj przeszła ta dywizja. Tylko to, ten rozkaz padł już tyle dni temu, że to mnie denerwuje, że po prostu gra pozwala na ten błąd. I goś dosłownie nie chce naprawiać nawet. Okej, tutaj sobie poróbmy, co to jest za tank reformer. A, to jest ten dziwne coś. Do prawie wszystkiego, a w sumie nie wiem, jak tutaj to uznać, że jak to wykorzystać. Tutaj widzę, że wypychają nas. No, myślę, że to nie był dobry pomysł, wypchnięcie nas, a my dosłownie tutaj... Dywizje innych państw przyszły nam pomóc i wypychają właśnie. No dosłownie zrobiłem reloada i teraz inne państwa do nas przyszły i nam pomagają. Okej. Czy to jest Mothman? Tak, to jest Mothman. Jest tutaj dużo nawiązań do różnych dzieł kultury. Okej, myślę, że te dywizje wyślemy do nowej armii i wyślemy tutaj na granicę z Ukrainą. Tego generała możemy wysłać. Damy ciebie do nowego Feldmarszala. Okej, nowe wybory. No i na tym się skończyły. A my w sumie, jeżeli chodzi o frakcje, to my mamy tutaj wojnę z tymi, tylko że nie mamy żadnych połączeń. Sudan niby jest po naszej stronie, ale nie chcemy jakoś wysyłać. Co to jest? To są dwie Sycylie. Dwie Sycylie są w ich frakcji. Okej, rozumiem. Dobra, przyjmiemy wszystko.
To nie jest tak, że na razie możemy w ogóle kogokolwiek zaatakować. Jeśli dywizje ćwiczą, jak to wygląda z artylerią, jesteśmy już na plus. Jest znakomicie. Tutaj mamy nadal problem z tymi dywizjami. Mamy, niby budujemy ten, o ten tajny punkt zaopatrzenia. Kończy się na tym, że prędzej ten punkt powstanie niż kolej do niego, jak ostatnio. Chociaż już mamy piątki, nie, jeszcze się buduje piątkę do tego. Nie no, myślałem, że mamy mega szybkie produkcje kolei, ale coś znowu... Myślałem, że to jest znowu mod, bo w podstawce ta kolej się buduje bardzo, bardzo szybko, a tutaj coś właśnie powoduje, że nie można budować. Też druga rzecz, to jest możliwe, że to... mamy minus 20, tylko że to jest minus 20. To nie powinno aż tak bardzo nam przeszkadzać. Dobra, już nasze dywizje tutaj sobie radzą. Na południu się bronią tak jak kiedyś Amerykanie. No i na razie co? Na razie musimy czekać. Znowu jesteśmy w tej samej sytuacji, co ostatnio. No i co? Nasz powoli buduje się kolejna armia. Coś masz tutaj jakieś? Nie masz, tylko to. Buduje się nam kolejna armia, którą musimy wykorzystać w jakiś sposób. Ogólnie Ukraina podczas wojny domowej nam ukradła terytoria, teraz patrzę na to. Ta wielka Ukraina, to ona jest naprawdę przerażająca. Ale ona jest, to jest takie typowe... Gdy dochodzi się do tego momentu w grze, jak Ukraina, to już dalej już nic realnie za bardzo się nie da robić. Ponieważ wiadomo, że wszyscy dookoła ciebie mogą z łatwością ciebie pokonać. I to jest najgorsze. Kiedy czujesz, że po prostu, że okej, osiągnąłem to, co miałem osiągnąć, ale dalej już nie pójdę. Okej, zgódźmy się tutaj. Ta Mongolia tak naprawdę nas zbytnio nie obchodzi. No, obrona jest obecnie na dobrym poziomie. Nie chcemy tutaj nic atakować, bo tutaj naprawdę mają mnóstwo dywizji, ale... Gdybyśmy ich przy... O, właśnie. Gdybyśmy ich tutaj trochę... Jezu, ile tych dywizji, które nic nie robią jest tutaj? Gdybyśmy ich trochę tam przy... O Jezu, zabrakło mi słowa. Pint. Nie pamiętam, jak po polsku to jest. Po prostu powstrzymali na chwilę to. Tym sposobem moglibyśmy sobie z łatwością tam wszystko rozbić. Okej, okay, dalej rozwijamy to. I kolejne mio do zrobienia. Okej. Okay. Tutaj zawsze pamiętam, że to trzeba zrobić. I tutaj te dwa. Okej, okay. Już wszystko. Kolejne dywizje do szkolenia. A my... O! Wiecie co, ja po prostu wyślę te dywizje, które tutaj nic nie robią, żeby po prostu stały. No i chyba im się skończyło, teraz zrozumiały, co trzeba zrobić. Pójdźcie tutaj, może się zorientujecie, co trzeba zrobić. Nie, nie, nie wiedzą, co robić. Dużo jest tych dywizji, które są zdezorientowane. Nie wiem nawet, jak to działa do końca. Że co dokładnie o to chodzi? If unit were to continue moving, it will cause next province to require more supplies than it has capacity for. Nie obchodzi mnie to. Wy najpierw wybudujcie to połączenie. My tutaj mamy te. Wiecie co? Musielibyśmy sobie ulepszyć połączenie do tego i to może by to poprawiło. Okej, okay, co to jest? Tak, oni dołączyli.
Trzeba będzie sprawdzić, czy Rosjanie, czy tam nie będzie nic głupiego nie zrobią. Chcę zobaczyć to budowanie. To budowanie jakby w ogóle stało w miejscu. Tutaj 41 August. Co, dlaczego to nie jest... Ile punktów dziennie to daje? Szybko to się nie robi, to jest prawda. Okej, jak to wygląda? Wiecie co, ja wyślę może w tym czasie armię tutaj, by im wspomogła. Nic więcej nie mogę niestety zrobić. Tutaj powoli produkcja nasza w miarę dobrze idzie. Tutaj chyba już sobie poradzili sobie z tym. No ale niestety nasze państwo nie jest w najlepszym stanie. Powoli się pozbywamy tego. To nie jest jakiś mega minus nam daje, tylko że nadal to jest takie trochę wkurzające, że musimy się wszystkim zająć, kiedy dosłownie już nie musimy aż tak bardzo się tym przejmować. No coś ewidentnie... No niby to jest chyba czas całej kolei, ale coś ewidentnie jakoś wolno to się wszystko robi. No... Coś ewidentnie w tym terenie nie da się wybudować zbyt szybko. Yikes. Okay. Na razie wszystko idzie w jedno mio. Pan Slavic Revival. Okej, okay, fajnie, ciekawie. Teraz zgodzimy się na kobiety w armii. Dobra, i możecie tutaj zaatakować ich. To chyba już mamy wystarczająco, jeżeli chodzi o wszystkie... Już wszystkie tutaj zaopatrzenia, że już nie musimy aż tak się martwić tym. Dobra, połączmy jeszcze tylko to. Nadal nie mamy połączenia, ponieważ nie wybudowaliśmy kolei. Tak, dosłownie jeszcze nie wybudowaliśmy kolei do tego miejsca. Jak tutaj wygląda 1 kwietnia. No to w miarę im się szybko uda to dorobić. Tutaj mają własny punkt. Tutaj niby mamy dobre połączenie. Właśnie mówię, to jest jakieś dziwne, co się stało z tą budową kolei. Bo zobaczcie na minusy. To nie jest jakiś duży minus, nie mamy tutaj. A że tyle to kosztuje? Okej, już tam się punkt połączył. Coś tam się... Chcą, żebyśmy dołączyli do jakiejś wojny, tylko... Do jakiej? Ukraina jeszcze tutaj wbije się z Serbią. My wysłaliśmy tutaj, żeby się zająć tym. Na wszelki wypadek. Ale realnie potrzebujemy jakichś specjalnych, jak to się nazywa, dywizji. O, dobra, właśnie popchnęli tutaj Francuzów, więc to jest akurat dobre. No i możemy część z tej dywizji wysłać. Tutaj kolejne dywizje. Uwielbiamy mieć nowe armie, które można wysyłać gdzieś. Okay. I wyślemy tutaj, jak ostatnio chcieliśmy. Co tam się stało z wami? A, może po prostu nie możemy na naszych terytoriach stawiać. No. I powoli wszystko robimy. Dobra, więc się pozbyliśmy tych. A oczywiście stoją na granicy. Dlaczego nie? Coś tutaj... Naprawdę podobnie Korei to jest taka drugorzędna rzecz obecnie, ponieważ to musimy zrobić, ponieważ jest akurat na naszej granicy, ale tak to bardzo trudno będzie to ogarnąć. No jak to wygląda w powietrzu? W powietrzu niby już o wiele lepiej tutaj stoimy. Jakoś nie możemy zdjąć.
Może przydałoby się tutaj wybudować lotnisko, może. Niby mamy kontrolę, ale boję się kontrolę nad tym dokładnie terenem. Niech się tutaj. Okej. Cię tutaj niech trochę naprawi coś. Coś ewidentnie nie chce się do końca naprawić, przez co mamy problem z usunięciem tego. No, może jednak przesuniemy to na dół. Że najpierw nam porobiło. No, lotniska jak budujemy, to lotnisko bardzo szybko idzie, a reszta? A reszta nie. Okej. Okay. Elektrownia wodna. Dobra, coś tutaj, to możemy sobie robić kolejne dywizje. Jak to wygląda? Jak na razie jedyne co budujemy w Korei, kolej i to tyle. Tak. Budujemy najlepszą kolej na świecie w Korei. Okej. Okay. Coś głosują. Aby nic takiego, co by nas skurzyło. Lepsza artyleria może pójść. A budownictwo to by się przydało też. No a co tam głosujecie? Coś tam głosują. We must support at least right now the railroad is supportive. A jak niby mamy zwiększyć poparcie tego? Co mamy niby zrobić, żeby to przeszło? Bo dostaniemy po prostu minus i tyle. Udało mi się. Okej, kolejne dywizje. Jak to wygląda z tym? Teraz to tylko nasze dywizje stoją. Mamy bardzo delikatny rozkaz ataku. Mamy lotnisko. Więc właśnie możemy przesłać tam wszystkie nasze samoloty. Mamy totalne... Okej. Totalną kontrolę nad tym. Okej, możemy nawet wysłać tutaj. Wysłaliśmy helikoptery bliżej tego. Czyli mamy totalną kontrolę nad całym powietrzem w tym regionie. To powinno nam nieco pomóc, tylko jak sami widzicie, atakowanie ich jest problematyczne. Czy to polega na tym? Tak, zapewne musimy postawić kolejny punkt zaopatrzenia. Tak, nasze widmo, budowa punktów zaopatrzenia. Dobra, możemy już przesunąć sobie na dół lotniska, bo mamy wystarczająco. Tutaj... Okej, kolejna osoba zginęła. Okej. Kolejni na front. Co to jest? Mechanized agriculture. Tak, no. Tutaj mamy już różne rodzaje fabryk. Lepsza artyleria. Oczywiście. Lepsze karabiny w sumie też można zacząć robić. Można pójść trochę do przodu w czasie. Ale jak to wygląda z tym? No, jakoś się przybiliśmy. No, dokładnie to nasi sojusznicy. My to, co możemy zrobić, to powodać taki rozkaz i może coś popchnąć. W głównej mierze dałem bardzo delikatny rozkaz, może się uda coś zrobić. Na niektórych prowincjach jest zielone. Jeśli chodzi o powietrze, to nie jest aż tak pięknie.
Ale mówię, teraz jedyne co możemy robić to tylko to. Okej, okay, czyli dostaliśmy dwie dywizje spadochroniarzy. Mamy coś tutaj jeszcze do stworzenia? Nie. A tutaj nie mamy nic zbytnio. Punkt zaopatrzenia się powoli buduje. Będzie jeszcze w tym roku niby. A tutaj dosłownie nam zostały jakieś takie pojedyncze rzeczy do wybudowania. Się buduje tak wolno. Tutaj została nam jedna nitka do wybudowania, żeby zakończyć to. Okej, nieco tych zasobów. O, w ogóle jak to wygląda z tym? Robiliśmy to, ale jakoś... Nie zapomniałem. Dobra, mamy jeszcze sporo rzeczy. Okej. Okay. 12 jest chyba października. Punkt. Szczerze powiem, nie wiem co musimy dokładnie zrobić, żeby polepszyć sytuację. No mamy najlepsze samoloty, jakiekolwiek możemy na ten moment zrobić. Maintain tactical flexibility. Grand support. Myślę, że Grand Support będzie lepszy. Okej. Co tutaj mamy? Mamy pewną kolejną armię. Możemy wysłać na Syberię 4 dywizje kolejne. Gratuluję, zostaliście wysłani na Syberię. No i możemy zrobić kolejną armię. Na razie wysyłamy ich gdziekolwiek. Już prawie 100 dywizji mamy. Już mamy 100 dywizji. Mamy tą kawalerię, tylko tą kawalerię chciałem ją kiedykolwiek zrobić na zmechanizowaną. Czy zostaliśmy wypchnięci? Chyba tak. Co oznacza też, że chyba nam się punkt zaopatrzenia właśnie włączyła budowa? Chyba tak. Super. Uwielbiam, kiedy się wyłącza budowa punktu, który akurat mieliśmy wybudować. Dobra, w grudniu niby się wybuduje, teraz w styczniu. Dosyć duża zmiana terminów. Dobra, ale powoli tutaj kolej się dobudowuje. Tutaj nadal nie mamy tej piątki, a tutaj już mamy piątkę. To jest chyba właśnie budowa piątki, co teraz robimy. Tak, wybudowaliśmy tutaj piątkę. Tutaj coś cofają się nasze dywizje. Część dywizji zrozumiała, co ma robić i zaczęła atakować, ale część to nadal nie wie, co robić. Okej. Tutaj możemy porobić jeszcze trochę. Poćwiczą te dywizje. Z manpowerem to jeszcze wszystko jest ok. Tylko żeby tam rozpocząć tę ekspansję, to musimy być w trakcie pokoju, co wiecie. No teraz dołączyliśmy do części wojen światowych. Na szczęście tutaj nieco popchnęliśmy. Właśnie pokonaliśmy Batawię, czy jak to można powiedzieć. No, trochę tutaj pomogliśmy, że tak powiem w skrócie. Dobra, więc teraz wysyłamy tutaj. I te dywizje nieco wspomogą ten front. Tak. Cała to dla mnie zasługa. Tak, tak. Okej, więc... Wróciło grudzień. To mi się podoba, że wrócił grudzień jako termin. Ale czy by się... Coś jeszcze możemy zrobić, tak. Cały nasz political power idzie tylko na jedną rzecz, co jest zawsze złe, kiedy nie możemy zbytnio nic robić i tylko wysyłamy na decyzję. No to jest ewidentnie denerwujące. Dobra, jak to wygląda? Myślimy w takim razie, nie możemy tutaj, więc wszystkich was wyślemy do Tokio. Niech się nie zorientuje, że najbardziej biali ludzie na świecie są szpiegami. Okej.
Coś tutaj mamy. Tutaj mamy excavation. Ale jak to wygląda z punktem zaopatrzenia? Jest wybudowane z tyłu. I mamy jakieś... przeładowanie chyba punktu. Może coś to pomoże, ale dosłownie zostały trzy nitki tego. Coś tutaj to jest tylko jet, to nie jest nic ważnego. Raczej nie zbypassujemy. Tak, musimy zrobić Army Modernization 7 dni. Szybkie. W takim razie, jak już tutaj mamy... Mamy tam powietrze na takim poziomie, że nic więcej już nie możemy zrobić. W skrócie. Ponieważ nasze myśliwce działają. Próbujemy się tutaj tym wszystkim zająć, ale... część naszych dywizji ogólnie rzecz biorąc ma problemy z ogarnięciem, co robi. Może Logistic Wizard pomoże. Nieco. Niby się zaczęły ruszać, ale... musimy zobaczyć, które... Myślę, że Markov, pójdziemy Markova. Tego względu, że Armor Modernization to akurat by się przydało. Okej. Co ty masz? Tutaj nic nie masz. Jakieś dywizje tutaj? Nie, niezbyt. A nasze dywizje? Część z tych dywizji wie co robić, część nie. Nie wiem dosłownie jaki jest powód, ale jeżeli chodzi o trzecią międzynarodówkę, to ona pada. Teraz musimy się zająć Japonią. Która chyba... Znaczy się ma sporo sojuszników tutaj. Filipiny na przykład. Ale ogólnie no to się tutaj nam zdesantowało. Sojusznicy chyba tutaj stoją, tak. Część naszych sojuszników stoi i umiera. Nie wiem po co. Naprawdę Kamczatka nie jest fajnym miejscem do po prostu stania. Dobra. Spróbujemy tutaj wysyłać dywizję, żeby nam pobroniły, ponieważ nasz punkt zaopatrzenia... Kurde, chciałem, żeby w tym odcinku już się pojawił, ale chyba nie uda nam się. W tym odcinku nawet... Dobra, niech się tylko uda nam tą kolej dokończyć. Jej, udało się, mamy piątkę, jej, jej. No naprawdę, trochę podbiliśmy tutaj. W takim razie czas na budowę kolejnej kolei, jej. Dobra, więc na tym będę już kończyć. No, więcej już się nie da zrobić, jeżeli chodzi o desant na to, to... Zobaczymy, może po prostu zrobię spadochroniarzami desant, więc przydałoby się zacząć produkować spadochroniarzy tutaj. Tak. Całą armię wyprodukujmy. Niech oni tutaj w Władywostoku się pojawią. Więc w kolejnym odcinku będziemy ogarniać desant na Japonię. To wszystko z tego, co tu jest. To wszystko z tego odcinka. Widzimy się w kolejnych. No to cześć!